STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Pierwsza połowa dobra w Twoim wykonaniu, bo byłeś bardzo aktywny, miałeś tutaj kilka sytuacji. Zadowolony jesteś ze swojej gry, czy tak widzisz jeszcze jakieś mankamenty? To znaczy na pewno te sytuacje, które miałem przed strzeloną bramką, to są sytuacje, gdzie idzie gość na przysłowiowej dupie i muszę tu nawinąć piłkę do środka albo podać do pustej bramki, gdzie nabiegał Marko, gdzie spojrzałem dopiero później. Sytuacje z głowy, gdzie Guilherme mi podawał i też mogłem wbiec o pół tempa szybciej, to już wiedziałem w momencie dośrodkowania i gdzieś te błędy na pewno były powtarzane, ale wydaje mi się, że była dobra połowa, nawet nie patrząc pod kątem bramki, tylko pod kątem taktycznym, pod kątem przesuwania się pomiędzy strefami. Myślę, że to był mój dobry mecz pod kątem taktycznym. Trener zwrócił uwagę na to, że zdobyłeś bramkę w sytuacji paradoksalnie najtrudniejszej, którą miałeś. No to niestety jest moja bolączka, że tak powiem, bo sytuacja, gdzie tak naprawdę jest prosta sytuacja, nieraz szukam kwadratowych jaj, a w sytuacji, gdzie jest trudno strzelić, po prostu znikąd, że tak powiem, ta bramka wpada i ta sytuacja nie była trudna, co prawda, ta, przy której strzeliłem bramkę, no ale tu się z trenerem muszę niestety zgodzić, że te sytuacje, które miałem wcześniej, to były łatwiejsze. Masz pretensje do sędziego, że nie uznał ci tej bramki po lobiku, że jakiegoś tam spalonego się dopatrzył? To znaczy, generalnie rzecz mówiąc, no uderzyłem i strzeliłem, tak? A czy to sędzia uznał, to z ławki tutaj niektórzy mówili, że nie było spalonego, niektórzy też mówili, że był spalony, minimalny, ale to nie ma znaczenia. Ja na tym okresie skupiam się, żeby popracować taktycznie więcej, bo wiem, że w tamtym sezonie nie było tych sytuacji zbyt dużo z mojej strony, bo źle się poruszałem, źle biegałem, byłem całkowicie poza grą i myślę, że to była główna bolączka tego, że tych bramek nie było. No właśnie, Patryk, bo można powiedzieć, mamy swoiste, na razie oczywiście, déjà vu, bo w Turcji też błyszczałeś formą, strzelałeś gole. W lidze tych bramek później brakowało, no trzy bramki w rundzie. Teraz znowu można powiedzieć, historia się znowu powtarza, bo znowu jesteś tym wiodącym strzelcem, dwa mecze, dwa sparingi. Natomiast wydaje się, że jesteś już bogatszy o te doświadczenia z rundy wiosennej, kiedy no też wielu liczyło na ciebie, było jak było. No i teraz pytanie do ciebie, co musi zrobić Patryk Klimala, żeby nie powtórzyć wiosny 2019? To znaczy, wydaje mi się, że na początku myślałem, że dużo ludzi, że tak powiem, się mnie gdzieś czepia, gdzieś głupio, że tak powiem, dogaduje, żeby po prostu było na moje zło, ale gdzieś przemyślałem to w tym wolnym teraz, jak mieliśmy prawie miesiąc i oglądałem też sporo swoich meczy i wiem, że gdzieś te uwagi, które były z boku, z ławki, gdzie frustrowałem się i gdzieś ta gra później wyglądała źle, to wiem, że to były moje błędy i nikogo innego, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no biegałem tak, jak się biegać nie powinno i taktycznie biegałem, można powiedzieć, jak przysłowiowy baran i taka była prawda. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.